inicjatyw. Wiecie Państwo, jak to jest, jak, no nie wiem, zajdzie się w ciążę, na przykład albo myśli się o dziecku i nagle się okazuje, że wszystkie kobiety dookoła są w ciąży. Albo nie wiem, ja kupiłam sobie pieska Shih Tzu i nagle się okazuje, że kurczę, prawie wszyscy ludzie w tym mieście mają Shih Tzu, bo po prostu one biegają wszędzie. No to jak ja zostałam zaproszona na konferencję w Pile, no to właśnie okazało się, że piła po prostu rządzi, tak? Piła wszędzie, radni piły wystosowali pismo, tak? Do minister edukacji, zabrali się za różnego rodzaju inicjatywy. No i mam nadzieję, że Państwo znacie ten projekt, bo napatoczyłam się na niego jakiś czas temu. No rewelacja, tak? I oby takich więcej. Czy w ogóle ktoś z podstawówki, to jest Galeria Żywych Obrazów, bo, Szkoła Podstawowa nr 12. Czy ktoś z Szkoły Podstawowej nr 12 jest? To ja w takim razie chciałabym, że tak powiem, pogratulować. Wszyscy się zaangażowali, bo po pierwsze coś innego, po drugie w kontekście, po trzecie z zabawą, no i tak naprawdę to są właśnie te trendy. Bo jak zobaczycie Państwa, będę trochę pokazywała, to chodzi właśnie o ten kontekst, o to zainteresowanie i o to, żeby tym dzieciakom się zaczęło chcieć. A generalnie się mówi, że tym dzieciakom się chce, bo zanim dzieciaki przyjdą do szkoły, to one się uwielbiają uczyć. Oczywiście uczą się takich rzeczy jak chodzenie, tak, czy czytanie, no może nie, niekoniecznie, czy w ogóle rozmawianie, języka się uczą świetnie i uczą się tego z ciekawością, uczą się tego z zainteresowaniem, jest to niezwykle potrzebne. A potem nagle w szkole czasami, ja nie mówię, że u Państwa w szkołach, ale często w szkole dzieje się tak, że po prostu im się nagle przestaje chcieć, bo okazuje się, że one się uczą tylko po to, żeby test zaliczyć albo klasówkę napisać. No i wtedy to im się rzeczywiście nie chce, by się też nie chciało. To, że myśmy w jakiś tam grę przeszli, to nie znaczy, że one też muszą. Ponieważ ich świat, proszę Państwa, się zmienił. I to jest świat, bo to jest takie zobrazowanie internetu. Ale to zobrazowanie internetu jednocześnie pokazuje, że po prostu ten świat jest bardzo rozproszony, a jednocześnie jest to świat takiej akcji-reakcji. Czyli zamiast takiego bardzo skupionego świata książki, mamy świat właśnie bardzo rozproszony. Świat, w którym gdy klikniemy na coś, to jest odpowiedź. Gdy naciśniemy, to dostajemy na przykład obrazek. Gdy na link wejdziemy, to pokazuje nam się jakaś inna strona. I jest to, mówiąc krótko, pokolenie, które chce tego wszystkiego natychmiast. I to przenosi to na cały świat. Na swój świat rzeczywisty, na swój świat w rodzinie, na swój świat w szkole. I nagle się okazuje, że w tej szkole po prostu dostaje książkę. I teraz, nie byłoby w tym nic złego, ale proszę się zastanowić. Badania wskazują na to, że sposób czytania książki, a sposób interakcji z internetem to są zupełnie dwa różne światy. Ponieważ w internecie, tak jak powiedziałam, jest ta akcja-reakcja. A jeśli chodzi o książkę, to my, czytając książkę, musimy wyłączyć świat zewnętrzny. Bo jeżeli będziemy, czytając książkę, rozglądać się dookoła i sprawdzać, co się dzieje, no to właśnie, bo dzieciaki teraz tak czytają książki, no to potem się okazuje, że oni nic nie wiedzą. Ponieważ, aby książkę przeczytać porządnie, to trzeba się skupić. I do tego mózg naturalnie nie jest przyzwyczajony. Myśmy się nauczyli, bo tych książek mieliśmy w swoim życiu trochę więcej, i nauczyliśmy ten nasz mózg się skupiać i wyłączać świat zewnętrzny. Ale on naturalnie nie jest do tego przystosowany. I teraz, zważywszy na to, że dzieciaki mają tego internetu w bród, to coraz trudniej jest im wyłączyć ten świat zewnętrzny i rzeczywiście skupić się na tym, co robią. Stąd zrozumienie dłuższego tekstu bardzo kuleje. Stąd skupienie się na czymkolwiek dłużej niż 5 minut bardzo jest trudne. Ale to nie znaczy, że my im mamy po prostu te książki wrzucić i zmusić ich i powiedzieć: trudno, ja się tak uczyłam, ty się też jakoś w ten sposób nauczysz. Bo reakcja będzie taka. I nie przerzucimy tego. To jest natura ludzka, nie jesteśmy w stanie zrobić tego na siłę, to się po prostu nie da. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że rzeczywistość w ogóle szkolna jest inna. Jest już inna, to jest muzeum w Brazylii, Muzeum Edukacji. Moje dzieci rozpoznały go bardzo dobrze, wiedziały od razu, że jest to klasa szkolna, czyli tutaj no, jakoś się niewiele zmieniło, ale jednak, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to biurko. Ono jest na piedestale, ono jest ogromne, ono sugeruje już na samym wejściu niezwykły autorytet. Tak rozwijał się zawód nauczyciela. A to jest klasa obok tego muzeum w Brazylii, klasa szkolna w szkole przy tym ośrodku doskonalenia nauczycieli. I biurko nauczyciela jest to tam w rogu, tam po tamtej stronie, tam przy oknie. To jest po prostu
stolik nauczyciela. No akurat tam tak wygląda, bo jest bardzo dużo dzieci. Swoją drogą, czy jakoś tak słabo to widać, no ale mam nadzieję, że Państwo to widzicie. Tak naprawdę to biurko nauczyciela nie różni się niczym. I to jest taka metafora. No ten świat się naprawdę zmienił. I skoro tak nie wygląda już to zewnętrze, to rzeczywiście na coś trzeba spojrzeć, coś trzeba będzie zmienić, żeby to mogło ruszyć. Bo środowisko dzieciaków się zmieniło. Ja nie mówię, że wszystkie dzieciaki mają takie biurka. Mój syn ma trochę inne, ale też ma tam czasami tablet, czasami telefon, czasami komputer. I w związku z tym niezwykle jest mu potem ciężko do tego zwykłego, analogowego środowiska się przerzucić w szkole, gdzie on na dodatek ma powiedziane, że on się musi nauczyć tylko dlatego, że po prostu to będzie na teście. Te dwie rzeczy razem powodują, że jemu się naprawdę nie chce. Ja zresztą z nim już teraz mam umowę, on 45% czasu może spędzać w domu, jeśli się uczy. On się uczy znacznie więcej w domu, no bo wiadomo, o 50% już trzeba zdawać egzamin. I teraz, proszę Państwa, taka dosyć smutna informacja, ponieważ dzieciaki, jeżeli my ich nie nauczymy korzystać z technologii, tej nowoczesnej technologii, my ich nie nauczymy dla celów edukacyjnych, to oni, proszę Państwa, nie będą tego potrafili. Oni będą korzystali z tej technologii cały czas, ale nie tak, jak powinni. Im się wydaje, że jeżeli coś mają zapisane w tak zwanym wujku Google'u i jeżeli coś mają na komputerze, do tego są w stanie sięgnąć bardzo szybko, często szybciej niż my, to znaczy, że oni się tego nie muszą uczyć. No i niestety to jest problem, ponieważ jeżeli czegoś nie mamy w naszym mózgu zgromadzonego, to nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć. A jeżeli nie jesteśmy w stanie tego przetworzyć, to tak naprawdę proces uczenia się nie zajdzie. Bo tylko przetwarzanie powoduje, że my jesteśmy w stanie wykorzystać informację, którą zdobyliśmy, do czegoś nowego w jakimś innym kontekście. Nam się wydaje, że nasze dzieci są cyfrowymi tubylcami i ci, co są w szkole, po prostu rewelacyjnie sobie radzą właśnie z tą technologią i w momencie, kiedy dostają coś analogowego, się zaczyna widzę, ale to nie szkodzi, to jest bardzo słynny filmik, kto z Państwa go widział? To jest 6-miesięczne dziecko, które bawi się tabletem, a potem dostaje zwykłe gazety i na tych gazetach zaczyna próbować powiększać, zmniejszać i robi takie coś i jest całe sfrustrowane, bo ta gazeta się nie rozszerza. I na cały świat poszedł komunikat, że te dzieci sobie fantastycznie radzą z technologią i że one absolutnie powinny mieć tylko i wyłącznie właśnie tą technologię, a te takie analogowe rzeczy to są B. I że do nich dzieci nie są przystosowane. No wiecie Państwo, to jest pewnego rodzaju kuriozum, ponieważ no, mam nadzieję, że ten drugi zadziała, proszę zobaczyć. On też sobie radzi. Czy to oznacza, że ten kot jest taki mądry? Czy to oznacza, że ta technologia została zrobiona tak rewelacyjnie? No niestety to drugie. Po prostu te ekrany i ten sposób, w jaki to zostało zrobione, jest już tak user-friendly, jak to się mówi, czyli przyjazne dla użytkownika, że nawet 6-miesięczne, 8-miesięczne dziecko spokojnie sobie radzi, jak widać kot też. I to jest właśnie ten sygnał dla nas, że przecież tą technologię wymyślili ludzie, którzy wychowali się na technologii analogowej, że tak to nazwę. Czyli ludzie, którzy żyli światem wyobraźni i byli w stanie zrobić coś takiego właśnie, co idealnie komponuje się z naturą ludzką, no bo człowiek po prostu reaguje na to, no jak ten kot. I w tym momencie jest to sygnał ostrzegawczy, że rzeczywiście to jest tak przyjazne i tak łatwe, że jeżeli nie nauczymy ich takiej pracy, może jednak trochę trudniejszej, ale tej w kierunku tego procesu uczenia się, to możemy dojść w niektórych przypadkach do dosyć poważnej katastrofy. No proszę Państwa, mój syn po gwiazdce w tym roku przyszedł do domu i powiedział coś takiego. Wiesz co, mama, Dawid teraz będzie miał świetną ocenę. A Dawid jest piłkarzem i generalnie rzecz biorąc oceny go nie interesują, że powiem tak ładnie. W związku z czym byłam zdziwiona. Wow, dostał, nie wiem, reprymendum jakieś albo, no nie wiem, test się zbliżej, po prostu mama powiedziała, że jeszcze raz będzie mu się uczyć. Nie, po prostu dostał zegarek. I ja mówię, no dobrze, no i co z tego? No ten zegarek wygląda tak, normalnie, prawda, jak on idzie na klasówkę. To wygląda tak. I tutaj jest na przykład cały kanał historyczny. I to mi uświadomiło, że rzeczywiście coś jest nie tak, bo jeżeli na klasówce można w tak banalny, bezmyślny sposób zerżnąć, czyli te pytania są takie, które wymagają po prostu prostego przepisania z ekranu, no to rzeczywiście my daleko tych dzieci nie posuniemy. Natomiast
jeżeli pytania byłyby takie, które by wymagały trochę chociaż myślenia, powiązania chociaż dwóch lub trzech faktów ze sobą, no to już w tym momencie Dawid by sobie nie poradził z tym telefonem. Znaczy z tym zegarkiem, który podłączony jest do telefonu oczywiście. No żaden nauczyciel jeszcze w klasie mojego syna nie zorientował się, że to jest taka pomoc. Także to jest takie, no nie wiem, czy już u Państwa jest, ale to nie o to chodzi, żeby tego nagle zakazywać. Bo jeżeli zaczniemy zakazywać, to zresztą zaraz Państwu pokażę, co się dzieje. A to są studia, to są badania przeprowadzone w Filadelfii, w bibliotekach, w dwóch bibliotekach. Jedna biblioteka była w okręgu bardzo takim, no powiedzmy biednym, takim, gdzie było bardzo dużo bezrobocia. Druga biblioteka była w okręgu, w takiej dzielnicy bardzo, bardzo bogatej. Obie biblioteki zostały wyposażone dokładnie tak samo. Bardzo dużo komputerów, bardzo dużo gier, oczywiście bardzo dużo książek. Biblioteki w Stanach są świetnie wyposażone. I teraz bibliotekarki obserwowały przez 10 lat te dzieci, tych młodych ludzi, którzy do tej biblioteki przychodzili i korzystali z tych wszystkich zasobów. I wiecie Państwo, co wyszło? Wyszło to, że po tych 10 latach różnica między tymi dziećmi z tych bogatszych dzielnic pogłębiła się znacząco, w sensie one poszły bardzo, bardzo do przodu w korzystaniu z tych materiałów, w ogóle w posługiwaniu się czymkolwiek, w porównaniu do tych dzieci biednych, które regularnie przychodziły do tej biblioteki. Zaczęli sobie zadawać pytanie, no jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? Tak? No przecież mieli tutaj wszystko, naprawdę przychodzili niektórzy codziennie. Otóż różnica polegała na tak zwanej opiece, tak zwanym guidelines, tak zwanym pokazywaniu, tak, przewodnictwie ludzi trochę starszych. Czyli albo, no, może nawet nie tyle bibliotekarzy, bo oni się nie starali ingerować, ale ludzi, którzy z tymi dziećmi przychodzili do tej biblioteki. Wyobraźcie sobie Państwo, w dzielnicy, w której no, jest bezrobocie, wiadomo, przepracowane matki, albo jakieś patologie, alkoholizm, różne rzeczy, albo szukanie pracy, nikt nie ma czasu, tak, dzieckiem się zająć. Więc one przychodzą sobie same do tej biblioteki i szukają. I ja poszłam, jak byłam teraz w Kolumbii, poszłam do największej biblioteki, bo tam jest cały program właśnie tego, żeby tego czytelnictwa tych dzieci nauczyć. I stawia się bardzo dużo, bardzo dobrze zaopatrzonych bibliotek. W całej bibliotece siedział tylko ten jeden chłopiec. Ja sobie pomyślałam, super, mam świetny, po prostu postoję sobie tu. Pół godziny za nim stałam. Za sobą, sobie wszedł, cały zainteresowany, znalazł coś atrakcyjnego, szuka. Nie odpala się. Frustracja. No to wyszedł z tego i za chwilę wrócił do gry. Tu siedzieli chłopcy, którzy sobie przyszli, grają. Tu siedział chłopiec, strzelanka. Są komputery, jest pięknie wyposażona biblioteka, jest bardzo dużo gier edukacyjnych, ja sprawdziłam potem. Nikt z tego nie korzystał. Dlaczego? Ponieważ te są szybkie, proste, jasne, odpalasz, jest, strzelasz, naciskasz. No nie ma takich gier edukacyjnych, no umówmy się, tak? Gry edukacyjne, no jakieś tam są, niektóre nawet całkiem ciekawe, no ale trochę trzeba się tam natrudzić. Jeżeli dziecko na samym początku, od razu, od samego początku nie wie, co z tym zrobić, to ono po prostu się sfrustruje i wyjdzie z tego. No ale jeśli obok jest mama, opiekunka, starszy brat albo ktokolwiek inny, to on nakieruje. Zrób to tak, a spróbuj to, a zobacz, może ci się uda, a zobacz to, o, a teraz wyjdź z tego, spróbuj, o, patrz, to jest coś fajnego chyba, jej, jaki fajny rysunek, zobacz, może by się, może coś z tego wyjdzie, o, a jak tu wejdziesz? I to jest cała różnica. I te dzieciaki, które miały tą pomoc obok, za chwilę, po dwóch, trzech latach, z tych komputerów korzystały w taki sposób, że gwarantuję Państwu, że nie bylibyście sfrustrowani, gdyby oni nawet ten telefon odpalili na lekcji, bo oni by wówczas korzystali naprawdę edukacyjnie, bo ich to zaczyna wciągać i rozwijać. Moje dzieciaki trochę grają, trochę. 20 minut dziennie maksymalnie, a najczęściej 2-3 razy w tygodniu mają tę godzinkę. To jest okej, bo to wyrabia u nich pewne umiejętności, które mogą się przydać. Ale w pozostałych sytuacjach korzystają edukacyjnie. Ale ja się strasznie natrudziłam, żeby im poprzynosić, popokazywać, pozachęcać i żeby oni zobaczyli, co można, czego nie można. Oni się tego mogą dowiedzieć od siebie, ale to środowisko trzeba stworzyć. I no niestety, no to do nas należy. No bo rodzice rzadko są w stanie takie rzeczy zrobić. I to mimo wszystko na nas ciąży ten obowiązek. I proszę jeszcze zobaczyć na jedną rzecz. Pięknie wyposażona biblioteka, tak, w Kolumbii, w
Bogocie zresztą, główna narodowa biblioteka, pusta. A tu proszę zobaczyć, ile ludzi. A proszę zobaczyć, ile tutaj. A dlaczego? Bo tu i tu można było rozmawiać, można było wypić kawę, można było pośmiać się, można było się podzielić tym, co na tym komputerze było. Bo jest taki pewien mechanizm, taki, nie wiem, to marketing tak trochę poprzekazywał, że ten komputer to jest jeden komputer dla każdego dziecka. Tak dobrze nie działa. A potem rodzimy, że w tym momencie dzieciaki, komputery odcinają nasze dzieci od środowiska, tego, co jest dookoła, one nie zwracają. No nie, bo jak się wciska, tak, jeden na jeden, jak one są pozamykane i muszą siedzieć i tam dłubać, no to wiadomo, do programowania, do czegoś to się tak przydaje. Ale proszę Państwa, komputery, tablety świetnie się nadają do dzielenia wiedzą. Do tego, żeby robić coś razem, żeby współpracować, żeby sobie policzyć to razem, pogłówkować, pomyśleć. To są naprawdę narzędzia, które można, to są tylko narzędzia, którymi można naprawdę zarządzać i korzystać z nich na różne sposoby. Ale najpierw trzeba zrozumieć, do czego one, jak, na czym w ogóle polega proces uczenia się. A jeżeli zaczniemy zabraniać, to efekt będzie taki, że te komputery, te telefony, to wszystko będą pod ławką. Ale jak będą pod ławką, to będzie to Facebook, to będzie to jakaś gra, to będzie to jakiś, nie wiem, jakiś message, na którym będzie, ale ludzi, i jakieś emotikony, tak? No bo to jest wtedy ta sprzeczność, ta jakby walka, bo on czy ona nie pozwala, a ja i tak zrobię, ale w takim razie nie zrobię tego, co ona by pewnie chciała, żeby robiła, tylko zupełnie coś innego. Z kolei pozwolić tylko na korytarzu. No to wiecie Państwo, to jest z kolei szkoła w Kolumbii, prowadzona przez zakon. I tutaj była taka sytuacja, szkoła jest prywatna, więc każdy pieniądz, każdy grosz się liczy. Więc oczywiście zakonnice dopuściły, nawet jakby zachęcały do tych tabletów, do tej całej technologii. Ale zupełnie nie wiedziały, co mają z nią zrobić. No po prostu, oczywiście szkoła musi iść do przodu, więc musi to mieć, ale nie planowały nawet, żeby się zająć jakby zrozumieniem, do czego to w ogóle może być przydatne, więc po prostu te dziewczynki sobie na przerwie absolutnie mogą z tego korzystać. No to jaki jest efekt? Zamiast biegać na boisku, to one siedzą, bo na szczęście nie na zimne, bo mówi się 37 stopni, to te kamienie nie są zimne, ale siedzą, jedzą jakieś beznadziejne znaki z pudełek i soczki pobijają i zajwaniają na tych tabletach oczywiście same jakieś głupie gry. Bo to jest ta odpowiedzialność, proszę Państwa. I jeżeli my nie sprawimy, że jakby zrozumiemy, na czym to wszystko polega i nie sprawimy, że dzieciaki zrozumieją, że uczą się dla siebie i że one same sobie krzywdę robią, to my nie przeskoczymy takich rzeczy. To jest bardzo popularny portal w Japonii, na którym można przysłać wszystkie swoje zadania domowe i oni ci to zrobią w godzinkę. I odeślą. Za abonament bardzo niewielki. Nie trzeba robić zadań domowych. Ale jeżeli te zadania domowe polegają na rutynowym przepisywaniu zadań, obliczaniu czegoś i z tego nic nie ma, a potem pani nawet tego nie sprawdzi, albo sprawdzi wyrywkowo raz na jakiś czas tylko po to, żeby dwóje wstawić za jej brak, no to im się wydaje, że oni te zadania domowe robią dla nas. Że on musi to zrobić, żeby nauczycielka się odczepiła, czy nauczyciel się odczepił. No przecież to nie o to chodzi. Najnowsze badania pokazują, zresztą przez nasze IB opublikowane, że zadania domowe w zbyt dużej ilości wręcz osłabiają proces uczenia się, a nie go poprawiają. Oni zrobili naprawdę dobre badania, naprawdę długie i naprawdę weryfikujące, zresztą uwielbiam badania. I doszli do takiego wniosku, do którego ja doszłam już dawno. Ja, no niestety, jako ten rodzic, no, którego pewnie żadna szkoła nie chciałaby mieć, ja piszę moim dzieciom usprawiedliwienia w zeszycie. Bardzo przepraszam, ale moje dziecko tego zadania domowego nie odrobi, ponieważ dla mnie, ja uważam, że jest to strata czasu. Takie usprawiedliwienia piszę. I na razie jestem może jedna z niewielu, ale będzie takich więcej. Natomiast tutaj jest biblioteka, w której tutaj była bardzo kuriozalna sytuacja, to jest tu znowu Kolumbia, ale z kolei salezjańska szkoła, też prywatna, elitarna, gdzie wprowadzono technologię, oczywiście wprowadzono ją tak, jak się często wprowadza, czyli bez żadnego przygotowania. Sfrustrowani nauczyciele po prostu po pół roku stwierdzili, o, mamy to gdzieś, nie będziemy tego absolutnie robić. Więc wymyślono konkurs, żeby zachęcić ich do tego, żeby to zaczęli w jakiś innowacyjny, fajny sposób wprowadzać. Ale w bibliotece zostawiono te komputery. I tam zostawiono dwie panie, które po prostu właśnie nadzorowały
pracę tych dzieci na tych komputerach. Proszę mi wierzyć, wszystkie dzieciaki robiły jakieś edukacyjne rozwiązania. Jakieś puzzle, jakieś łamigłówki, jakieś dziwne pytania, jakieś questy, jakieś różnego rodzaju rzeczy. Też stałam tam ponad godzinę i obserwowałam, znaczy wchodziłam i wychodziłam, żeby zobaczyć różne grupy. Więc jeżeli właśnie jest to przygotowanie, to nagle się okazuje, że oni bardzo chętnie korzystają odpowiednio. Ale żeby korzystać odpowiednio, to musimy naprawdę zrozumieć, co jest sedna sprawy. Bo chodzi o to, że jeżeli nie zrozumiemy, czego my chcemy w ogóle od tych dzieci i na czym nam zależy i w czym my jesteśmy dobrzy, bo nie możemy wprowadzać rozwiązań na siłę. Tylko właśnie to jest ta odpowiedź na to pytanie. To nie chodzi o to, żeby kopiować, co jest gdzieś w jakiejś innej szkole, bo tam im wyszło. Jest, my nie wiemy, dlaczego im tam wyszło. Bo może mieli problemy dyscyplinarne, bo może rodzice byli zaangażowani albo właśnie nie byli, bo może był problem taki, a nie inny, bo może wcześniej nie mieli w ogóle niczego nowego, a teraz dostali, bo może zdarzyło się tysiące innych rzeczy. I kopiowanie takich rozwiązań po prostu na zimno w naszych szkołach najczęściej spala na panewce. Ale jeżeli zrozumiemy, o co nam chodzi i do czego dążymy, to wówczas naprawdę możemy te tablety, komputery wykorzystać dobrze. Bo jak widać, one nie zawsze poprawiają. No jeżeli nauczyciel będzie robił za ucznia, to jest zdjęcie, które było akurat reklamą tej szkoły, coś mi nie wyszło. Bo nie dość, że każdy siedzi coś tam dziubie, to jeszcze na dodatek to dziecko jest bardzo zainteresowane, no ale całe pod ławką, nie? I nie robi nic, a nauczycielka po prostu robi jakby za niego, no to nie wiem, pokazuje mu filmik czy nie wiem co. Tutaj od razu widać, że ta technologia nie zawsze działa, prawda? No bo co tu jest za wielkie osiągnięcie? No to też przecież była technologia. No to jest ze szkoły właśnie w tej prowadzonej przez zakonnicę w Kolubii. No tutaj plusem było to, że prawie nikt tego nie oglądał. Więc każdy, jak widać, to było naprawdę był plus, to był ogromny rozgarniarz. Proszę, nawet ta jedna dziewczyna jest odwrócona w ogóle bokiem, robi coś swojego. Tamte pracują w grupie, świetna sprawa, tak? Coś tam. I ona, i ta nauczycielka na to pozwala. Ona się trochę jak myśli weszli, to tak nie wiedziała, czy to jakaś inspekcja i może ona nie powinna, ale ja oczywiście powiedziałam, że to jest super, był generalnie rozgarniarz, ale podeszłam do każdego z tych biurek, z tych stolików i okazało się, że oni wszyscy pracują na temat. Każdy w swoim kierunku i każdy inaczej, ale ten rozgarniarz jest absolutnie dozwolony i wolno. Więc ta technologia to tam była tak powiedzmy taki tam, nie wiem, broszka do brzucha, czy jakoś tam mówi. No ale w każdym razie przynajmniej się zaczynają uczyć, żeby z tego w ogóle korzystać. 2-3 lata może rzeczywiście do czegoś dojdzie. No tu fantastyczny przykład użycia technologii. No każdy ma swoje, prawda? Każdy ma swoje otwarte, tutaj sobie czyta. Wszyscy na dodatek, bo to jest medyczna szkoła, wszyscy mają otwarte strony na ADHD, bo to tego dotyczył akurat wykład. No to taki drobny problem. Z przodu akurat przyszli pacjenci, rodzice i ich lekarze. I opowiadali o konkretnych przypadkach, bardzo ważnych, bardzo niepowtarzalnych i oni już drugi raz nie przyjdą. Ile skorzystali ci studenci w tym momencie? Trudno powiedzieć. Wiecie Państwo, to mi zawsze przychodzi na myśl, jak się wchodzi do samolotu na długi lot, to oczywiście od razu, moje dzieci to pierwsze, tak? Czy każdy będzie miał swój ekran? Czy można te filmy obejrzeć, nie? No i oczywiście jak jest jeden ekran, no to jest masakra, no bo po prostu co, no cały samolot ogląda jeden film, koszmar. To tak podobnie jest w szkole, no ale teraz jak każdy ma swój, świetnie, właściwie za każdym razem jak latam, to patrzę i za każdym razem po prostu nie mogę znaleźć dwóch tych samych filmów na takiej dużej przestrzeni, ale rzeczywiście w samolotach najczęściej jest ponad setka filmów, więc jest z czego wybierać i każdy sobie znajduje coś. I teraz najciekawsze jest jednak to, że te filmy są każdorazowo przerywane i nie masz możliwości zrobienia czegokolwiek, jak jest jakiś ważny komunikat. No i właśnie, no bo to pokazuje tą naturę ludzką. Tak, no my tak działamy, jak sobie otworzymy, no to i wchodzimy w ten komputer i już ci lekarze i ci pacjenci i ci wszyscy, którzy są tam z przodu, którzy mieli akurat coś ciekawego do powiedzenia, to już nam właściwie niczego nie przekażą. I teraz pojawia się raport OECD, o którym teraz oczywiście wszystkie gazety robią i to jeszcze w taki no wiadomo, dramatyczny sposób, że pieniądze wydane na technologię w ogóle się nie zwracają, to jest w ogóle wyrzucone w śmietnik, to nic nie daje. No wiecie Państwo, no jeżeli to jest wykorzystywane w taki sposób, jak ja się tutaj pokazałam, to faktycznie no, to nic, kompletnie nic nie zmienia. Ale wszystkie raporty dotyczące używania technologii w szkołach pokazują wyraźnie. Metoda podawcza nie zmieniła się w ogóle. Sposób nauczania nie zmienił się w ogóle.
proces uczenia nie uległ żadnej zmianie. A tu mamy takie żywe obrazy, a przecież do tych żywych obrazów też była technologia użyta. No to trzeba było zrobić zdjęcia, bo trzeba było to nagrać, bo może wyfotoshopować albo coś tam. I ty, w tym momencie nagle się okazuje, że ona jest niezwykle potrzebna, bardzo taka zdywersyfikowana, można z nią zrobić mnóstwo rzeczy, ale jak się najpierw wie, co się chce zrobić. Ale po prostu rzucenie komputera i puszczenie filmu, no to niczym się nie różni od tego biało-czarnego telewizora. Z kolei inne raporty, ile ja mam jeszcze czasu? Ja już pewnie przekroczyłam ogóle czas, tak? Jeszcze oczywiście chwilę mogę? Dobrze. Proszę mi powiedzieć, bo ja mogę przerwać w każdej chwili. Są raporty ze świata, które pokazują, że jeżeli się tą technologię, ja tu specjalnie zostawiam Pan Jezu, żebyście Państwo tutaj nie czytali, bo to nie ma sensu, tu chodzi tak naprawdę o to, chciałam udowodnić, że jeszcze się czytałam to raport. Natomiast tu chodzi o to, że tak naprawdę, jeśli zmiksuje się te komputery, tą technologię nowoczesną z właśnie tym papierem, z normalnymi działaniami, z tymi kredkami i z tymi blokami i z tym wszystkim innym, ale zmiksuje się to w środowisku edukacyjnym, dla celów edukacyjnych, to nagle się okazuje, że właśnie ci studenci uczą się, jak korzystać z tego i jak poprawić te swoje mózgi, można to nawet tak powiedzieć, czyli jak sprawić, żeby uczyli się bardziej efektywnie, żeby nie marnowali tyle czasu, mało tego, żeby to się działo w sposób w miarę przyjemny. Oni zaczynają to lubić. I to jest teraz jakby win-win situation, tak? Czyli że wygrywają obie strony, bo oni zaczynają korzystać z tej technologii w inny sposób, więc już nie tylko te strzelanki. Na dodatek zaczynają rozumieć więcej o sobie, ponieważ bardzo często można z tych komputerów skorzystać tak, że jest taki natychmiastowy feedback, czyli natychmiastowa informacja zwrotna i ten dzieciak wreszcie będzie wiedział, nie, jak on napisał klasówkę i jeszcze przez godzinę pamięta, jakie tam ewentualnie miał problemy, to jakby dostał odpowiedź od razu, to on te problemy zapamięta i na nich się nauczy. Ale jak tą klasówkę dostanie dwa tygodnie później, to on ma już ją w nosie, bo w tym momencie on już jest w nowym temacie, on się boryka z nowymi trudnościami i on te problemy, one są zmarnowane. A nie ma niczego lepszego, jak uczenie się na błędach, proszę Państwa. Ale o tym błędzie się trzeba dowiedzieć od razu, a nie dwa tygodnie później, nawet nie dzień później. No i jak to zrobić? No jak to zrobić w normalnym środowisku? No z komputerem się da. Więc czasami można go po prostu wykorzystać do zupełnie innych rzeczy, na szybko, 5 minut, a oszczędzamy na przykład sobie 2 godziny pracy poprawiania klasówek. Więc czasami można zacząć od takich drobiazgów po prostu, ale trzeba jakby zobaczyć po pierwsze ten potencjał, a po drugie zrozumieć, co my chcemy osiągnąć. No bo jeżeli to jest takie środowisko, to dlaczego właśnie nie złączyć tego świata jednego z drugim i wyciągnąć co najlepsze z jednego z drugiego? To jest naprawdę tylko narzędzie. Jaka jest różnica, oprócz oczywiście premiowania ręki, ale ja tu Państwu mogę przytoczyć mnóstwo badań, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, dotyczących pisania ręcznego, bo tak naprawdę ręka ludzka nie została naturalnie przyzwyczajona i sformowana do tego, żeby trzymać długopis i pisać. Nie została. Z drugiej strony mamy badania, które mówią, że rzeczywiście jak piszemy, to zupełnie inne sygnały przechodzą i my nagle uczymy się czegoś więcej, łączenia pewnych rzeczy, tak? Łączenia pewnych myśli. Ale nie każdy. I nie zawsze. Z trzeciej strony są badania, głównie ze Szwecji, gdzie jeżeli ten proces pisania na klawiaturze wprowadzi się w odpowiedni sposób, na przykład ze zwrotnym sygnałem dźwiękowym, to nagle się okazuje, że w trzeciej klasie, gdzie dzieciaki piszą wypracowania na poziomie liceum. Bo one mogą włożyć całą uwagę i cały wysiłek w sposób formułowania myśli. I w to, co chcą przekazać, a nie to, żeby wykreślić to A, B, C, czy jakieś inne EU, albo EŚ, albo jeszcze coś gorszego. Więc naprawdę to różnie można na wszystko spojrzeć. Nie ma jednej odpowiedzi. I badania nad mózgiem toczą się, my wiemy tak niewiele. My naprawdę są badania, które pokazują, że uczymy się całym ciałem. Że jeżeli nie ma bodźców właśnie, że to, że siedzimy w ławkach na przykład, zabiera nam 30% możliwości uczenia się. Bo siedzimy i zwiększamy nasze ciało w zupełnie nienaturalnej pozycji. A jeżeli moglibyśmy się uczyć, używając ciała, gestykulując i pokazując sobie nawzajem, nie wiem, kąt prosty czy jakieś inne rzeczy, to są całe kierunki w matematyce na przykład, tak? Poznawanie figur, najpierw układając je na podłodze z ciała po prostu dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jest tego po prostu mnóstwo. Więc do czego ja najbardziej apeluję, żeby
żeby otworzyć się na chwilę i żeby zrozumieć właśnie, że to, że ja mogę mieć 20 lat praktyki albo 30 lat praktyki, to ja się jeszcze wciąż mogę nauczyć czegoś naprawdę zupełnie, zupełnie nowego i podstawowego. Ja między innymi jestem tą orędowniczką tej nowoczesnej, tej innej edukacji, bo ja najpierw uczyłam w Polsce no, języków akurat, ale w taki zupełnie klasyczny sposób, a następnie w Stanach dorwałam się do Waldorfa, do szkoły Waldorf i do szkoły Montessori, gdzie ja absolutnie nie wierzyłam, że to przyniesie rezultaty. No jak, dzieci się wpuszcza i po prostu tak sobie samo, tak sobie tam idzie, wybiera z tej półki co chce i tak sobie tam układa te klocki, nie? I ono się, kurczę, ma z tego nauczyć, tak? Absolutnie w to nie wierzyłam. Przychodziły dzieci po prostu, które na przykład, nie wiem, miesiąc albo dwa siedziały i one nic nie wzięły z tej półki. No i co? Dla mnie to były zmarnowane dwa miesiące. Nieprawda. One się nauczyły, one się tyle nauczyły i ja to obserwowałam przez 5 lat, pracując w tych szkołach, ja to obserwowałam. Metody tak różne, które po prostu udowodniły mi empirycznie, że rzeczywiście te podejścia trzeba zmieniać. Bo rzeczy, które nam się wydają, że absolutnie niemożliwe, żeby to działało, bo przecież ja się tak uczyłam i ja tak wiem, że to działa, nie. My o mózgu naprawdę wiemy niewiele. I z tym nauczycielem, i z tym dzieckiem, tak, ta praca może wyglądać tak, ale może wyglądać też tak. I to urządzenie wcale nie musi zabrać tego kontaktu. Wręcz przeciwnie. Dobrze użyte, ono daje tego kontaktu z nauczycielem znacznie więcej. Pozwala na to, żeby ten nauczyciel wreszcie miał tą swobodę. Powiem Państwu jedno. Im bardziej z lekcji wychodzi zmęczony nauczyciel, im mniej zmęczone dzieci, tym mniej te dzieci się nauczyły. Im bardziej my się staramy na tym podium i dla tych dzieci, i tu, i tam to przygotować, i przekazać im tą wiedzę, i pokazać, ile my wiemy, tym mniej one się uczą. Jeżeli nasze dzieci uczyłyby się więcej i szybciej, w zależności od tego, im więcej my im przekażemy, to proszę Państwa, szybciej mówiący nauczyciele mieliby lepsze wyniki. Ale nie mają. To chyba akurat Państwo na pewno wiecie sami. Bo to tak nie działa. My się naprawdę nie uczymy, odbierając informacje. Nasz mózg nigdy się tak nie uczył. Zawsze się uczyliśmy w działaniu. Teraz mamy po prostu więcej tych informacji i trudniejsze, bardziej abstrakcyjne. I nam się wydaje, że w związku z tym teraz musimy je przekazywać. Czyli my im powiemy, o co chodzi. Nie, oni się tak nie nauczą. I nie dlatego, że nie chcą i nie dlatego, że są złośliwi. Ich mózg tego po prostu nie przyjmie. Myśmy tych informacji jednak mieli mniej, więc mieliśmy więcej czasu na to, żeby je przetrawiać. Żeby tą książkę przeczytać 10 razy. Rzeczy, które wie mój syn, moim zdaniem zupełnie nieprzydatne, ale rzeczy, które on wie, to jest po prostu tak ogromna ilość, on ma 15 lat, z tak różnych dziedzin, że mnie by pewnie głowa pękła, jakbym była w jego wieku. Ja wiedziałam znacznie mniej, ale wiedziałam znacznie lepiej. No i teraz, czy my przed tym uciekniemy? Nie, to trzeba jakoś wykorzystywać. Może to płytkie, ale często różne, w różnych kontekstach, różnie podawane, różnie robione, sprawi, że to w końcu wejdzie głębiej. Pokazują też badania, że to działa. Szybko jeszcze może kilka projektów, tylko pokażę, skończę, bo naprawdę inni nie będą mieli czasu. To jest projekt w Rio de Janeiro, proszę Państwa, w najgorszej dzielnicy, czyli w faweli Rosinha. Naprawdę, naprawdę bardzo trudna sytuacja, gdzie cały czas stoi policja. I tam mieli taką bardzo ciekawą sytuację, że ośrodek sportowy, no, taki luksusowy ośrodek sportowy, który tam kiedyś został zbudowany, zanim ta Rosinha się rozrosła, z kortami różnymi tam tenisowymi, basenem i w ogóle co tam mieli na kiju, no po prostu wszyscy ludzie się wynieśli, no bo to byli olimpiali, tam milionerzy i stwierdzili, że nie, no, w takich warunkach przychodzili do klubu, więc po prostu go oddali z niesmakiem miastu, żeby pokazać swoją jakby, nie wiem, agresję, czy po prostu stosunek do tego, że oni nie panują nad tą fawelą. No a miasto niewiele myśląc postanowiło, że przekształci ten projekt w szkołę. I ja w tej szkole byłam, ponieważ nie było możliwości zrobienia tu sal. Za dużo by to kosztowało po prostu. Więc oni mieli do dyspozycji takie dwie ogromne sale, no i właśnie tam kilka takich salek, tam na przykład to jest biblioteka. I w związku z tym musieli to zrobić zupełnie inaczej. Postanowili, zebrali pedagogów, zebrali różnych ludzi właśnie mądrych, ekspertów, którzy tam im mówili, na czym polega proces uczenia się, jak to ci dzieciaki w ogóle się uczą, jak to się dzieje i że można tak zaryzykować. I tu, proszę Państwa, jest kilka stołów. Przy tych stołach czytają dzieci w różnych grupach wiekowych. Każda grupa takiego stołu, tam półtora stołu, ma swojego opiekuna.
ten opiekun te dzieciaki zna, nie ma tu żadnych lekcji takich przedmiotowych, ścisłych, że na przykład, nie wiem, jest teraz matematyka i lecimy z takim programem. Nie. Te dzieciaki same sobie ustalają program, same się uczą, gadają sobie między sobą, starszy pomaga młodszemu, młodszy inspiruje starszego, potem starszy musi coś mu wyjaśnić. Gadają, pracują, nauczyciel tylko sprawdza, czy oni na pewno pracują i jeżeli są w jakimś takim totalnym korku, tak zwanym myślowym, intelektualnym, no to wtedy im coś bardzo ewentualnie pomoże. Efekty są niesamowite, ale najpiękniejsze to jest to, bo oni tutaj dostali komputery i rzeczywiście z tych komputerów muszą czasami korzystać, te komputery oczywiście nie mogą ich zabrać do domu, no bo one by nie wróciły, natomiast te dzieci muszą dbać, każdy ma ten swój taki komputer i te dzieci, proszę Państwa, przychodzą do szkoły przed 7. Szkoła jeszcze jest zamknięta, ona już stoją przed szkołą. Bo ja przyjechałam i rzeczywiście te dzieciaki tam stały. Fakt, bo one mają przykrą sytuację w domu. Ale one po prostu do tej szkoły brną jak duchy do miodu, czy lepu, czy tam niczego. I wychodzą z tej szkoły o 17, o 18, a najchętniej z nich nie wychodziły. One uwielbiają i naprawdę się uczą. I uczą, i uczą, i uczą. I to jest zmiana. Bo te dzieciaki teraz powrócą do domu i to jest kwestia kilkunastu lat, no tą fawelę zmienią. Zmienią tą fawelę. Po prostu od środka. Fantastyczny sposób. Edukacja jest największą bronią. Ale no jeżeli tym dzieciakom właśnie nie będzie się chciało uczyć, a nie się chce uczyć, jak widzą w tym jakiś potencjał. To jest szkoła demokratyczna w São Paulo. Szkoła demokratyczna, gdzie dzieciaki miały bardzo dużo do powiedzenia. I pomimo, że same sobie regulowały swoją edukację, bo ja na to na początku patrzyłam, no super po prostu. Bawimy się w piaskownicy, biegamy i normalnie śmiejemy się i no świetnie, te dzieci coś w ogóle umieją. A potem się okazuje, że piaskownica pusta, a wszystkie dzieci siedzą tu i coś tam robią i każdy ma swój jakiś temat, konik czy coś tam szuka i po prostu w tym momencie prowadzi swoje własne projekty i badania. A ci nauczyciele tam są właściwie tylko od tego, żeby ich tak ukierunkować, żeby oni tam się zupełnie nie zagubili i na przykład, no nie wiem, w wieku 7 lat nie poznali super astronomii, a zupełnie nie potrafili na przykład brazylijskiego, portugalskiego. I w związku z tym, no, jest to jakieś tam troszeczkę tylko ukierunkowanie, żeby oni tak zupełnie nie odpadli potem na tych egzaminach, bo oni sobie świetnie radzą. Robią zupełnie inne rzeczy. Bo tych rzeczy się można nauczyć przy okazji. To z kolei bardzo elitarna szkoła w São Paulo, gdzie no to już było UN. I tu mnie zaskoczyło to. Oni mieli swoje własne muzeum, ogromne zresztą, w którym mieli eksponaty, mnóstwo rzeczy, tutaj można było przychodzić, się uczyć i tak dalej. A jednak technologia była absolutnie wszędzie. To było akurat prawie już 2 lata temu, jak ja tam byłam i jakby to mi pokazało, że ta technologia, proszę Państwa, będzie prawdopodobnie stanowiła o tej różnicy między elitami i między, no, nie wiem jak to nazwać, nie elitami, tak? Ponieważ wszystkie elitarne szkoły w Brazylii, wszystkie elitarne szkoły w Kolumbii, które odwiedziłam, wszystkie przede wszystkim zainwestowały w technologię. I oczywiście, bo czasami jest po to, żeby przyciągnąć tych rodziców, żeby dawały na te dzieci, bo tak ten, ale oni no, musieli się w końcu nauczyć. W tej Kolumbii to tak różnie wyglądało, raczkowali niektórzy, ale się przebijali w końcu. Natomiast tu już byli bardzo daleko posunięci. Co mnie zaintrygowało, to jest to, że nawet dla najmłodszych dzieci ta technologia była dostępna. To nie znaczy, że te dzieciaki siedziały całą lekcję, bo ja byłam tutaj na tych lekcjach, tylko nie mogłam zrobić zdjęć, no bo wiadomo, to prawo do wizerunku. Ale to nie znaczy, że dzieciaki siedziały i wpatrywały się na przykład przez 45 minut albo nie daj Boże 6 godzin. Nie. Od czasu do czasu coś tam, jakieś nawołanie, nawiązanie, sprawdź, coś zrób, a teraz przesuń albo coś. Dosłownie 2-3 minutki, 5 minutek tu i tam i w tym momencie one się rozwijały. Ale one już tą technologię implementowały do tych swoich rozwiązań, do tego swojego procesu myślenia tak, żeby to jakby wesprzeć. Więc chodzi tak naprawdę, jak tu mogę skończyć, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie. Co jest ważne dla szkoły, co jest ważne dla nauczycieli, co jest ważne dla uczniów, niezbędne dla nowoczesnej edukacji, naprawdę istotne w procesie uczenia się. Bo ta nowoczesna edukacja polega na zabawie, na współpracy, na tym, że jest indywidualna, osobista, że jest otwarta, multimodalna, bliska na rzeczywistość. Jak będziecie Państwo robić następną konferencję, to ja mam drugą połowę prezentacji, gdzie mam przez ten temat. Bardzo dziękuję.